Witam. Dzisiaj chciałem Wam pokazać grzybka, który się nazywa klejek czerwonawy. Ten klejek, o, mi się moja prezentacja wywróciła, no ale to nic. Grzybek jest jadalny. Mało tego, ja bym powiedział, że jest bardzo pyszny. Według mnie, ale to jest moja subiektywna ocena. Gdzie go możemy spotkać? Możemy go spotkać pod sosnami i jodłami na niżu. Na wyżu też, ale mówię dlaczego na niżu, bo jest jego kuzyn bardzo bliski i bardzo podobny do niego. Jest to klejek alpejski, który występuje pod świerkami i na wyżu, czyli w górskich terenach gdzieś. Jak taki klejek wygląda? Zwróćcie uwagę. Przeważnie ma taki garbek na sobie, jak tam na tych dwóch owocnikach u góry widzicie, ten garbek też jest. On może być mniejszy lub większy, to nie jest reguła. Zobaczcie, że na tym owocniku tutaj pokazuje, że jest, nie jest taki super wielki. W środku jest taki, bym powiedział, coś lekki pomarańcz. Blaszki ciemne. I co istotne? Istotne jest to, że te blaszki tego klejka schodzą się bardzo mocno na trząs. Zobaczcie. O, tak pokażę może. Będzie to lepiej widać. Widzicie, jak się schodzą na trząs? Nie jest tak, że... Czyli te blaszki są po prostu lekko, można powiedzieć, że wygięte, ale wchodzą dosyć głęboko na trząs. Nie jest tak, że on jak u zasłonaków, żeby nie mylić z zasłonakami, gdzie jest ewidentna linia albo lekkie wgłębienie na te blaszki. Schodzą się przy trzonie. Zobaczcie na tym drugim owocniku. Też schodzą się w dół, schodzą się na trzon. Na nich widać takie zawężenie, zobaczcie zaraz u tego klejka. Jest takie zawężenie w miejscu, gdzie się blaszki zbiegają. W stosunku do trzonu, żeby to jakoś pokazać. O, jest takie zawężenie, to widać to zawężenie. Tak samo na tym owocniku, zobaczcie, też to zawężenie widać. Może mieć taki zygzaczek na trzonie, ale to ja mówię, to nie jest na każdym widoczne owocniku, ale jest dość charakterystyczny ten grzyb z racji swojego kształtu, który jak zobaczycie nie jest płaski, tylko taki można by powiedzieć, że deszcz pada i mi rozmywa ten, że jest taki w kształcie UFO ten kapelusz, jak zobaczycie, czyli jest stożkowaty do góry i stożkowaty na dół. Brzeg jest podwinięty, zwróćcie uwagę. Tutaj, tak samo na tym widać, tym młodszym jest bardziej to widoczne, na tych starszych, zwróćcie uwagę, też jest lekko podwinięty. Na kapeluszu barwa jest taka miedziana. Aparat tego nie oddaje dokładnie, ale mniej więcej podobnie tak jak to wygląda teraz. Te barwy są. On może być ciemniejszy ten kapelusz, bardziej winny. Albo taki. W każdym bądź razie ten grzybek jest bardzo smaczny, tak jak mówię, ma swojego kuzyna, klejek alpejski, który rośnie pod świerkami w górzystych terenach, ale jest bardzo rzadki, więc spotkanie, trafienie na tego drugiego klejka jest raczej mało prawdopodobne, a na tego ten jest dosyć pospolity, więc spotkacie go. I ten pod sosnami i pod jodłami występuje. Tak Wam pokazuję klejki i tak jak mówię, dla mnie ten grzybek jest bardzo smaczny, jadalny, próbowałem. Po smażeniu zmienia na taką bardziej wiśniową, może taki lekki fiolet, tą swoją barwę. No dosyć fajnie wygląda. I dosyć często, zwróćcie uwagę, bo blaszki szybko pleśnieją, widać, że ten grzyb już się nie nadaje.
akurat te są wszystkie, się nadają. Nie mam takiego ze spleśniałymi blaszkami, ale trzeba zwracać, bo on może wyglądać ładnie z góry i trzon, a blaszki już będą, już zajdą pleśnią i innym grzybem, także na to trzeba zwrócić uwagę. Tak wygląda ten klejek czerwonawy. Pozdrawiam.